Jeszcze jakieś pytanie? Ja mam jeszcze pytanie. Myślę, że jestem na początku tej drogi, tak przyswajam tą wiedzę i słucham. I się tak zastanawiam, bo za mistrzu wspominasz o wyciszeniu tych emocji, o tym czynieniu osiągania i o tej praktyce, o której mówimy. I tak się zastanawiam, jak to się właściwie tak przekłada na takie prawdziwe życie, no bo jednak żyjemy w relacjach z ludźmi i mamy te emocje, mamy te uczucia. Mówimy o wyciszeniu, więc jak to się przekłada na takie codzienne życie? Emocje ma każdy i zawsze będzie je miał. Natomiast ta nauka i praktyka jest po to, żeby obudzić w nas coś, co jest wolne od tych emocji, do czego te emocje się nie przyklejają. Nie przyklejają się. Jeżeli twój umysł staje się zbiornikiem, który gromadzi się tylko to wszystko, wtedy ten umysł staje się bardzo niejasny i pełen cierpienia. Dlatego próbujemy, jakby współistniejąc z naszymi emocjami, obudzić pewną jakość, nazywamy to naturą umysłu, do której się to nie przykleja. Na przykład w buddyzmie mamy taki bardzo ważny symbol, jak lotos. Lotos. Dlaczego właśnie lotos? Ano między innymi dlatego, że lotos, struktura płatków lotosu jest taka, że nic się do tych płatków nie przykleja na długo. Ktoś, czytałem ciekawą rzecz kiedyś, może niektórzy słyszeli tutaj, bo czasem o tym wspominam, że ktoś badając jakby strukturę płatka lotosu, zrobił, wyprodukował łyżeczkę do miodu. A więc wiemy, że z łyżeczką do miodu zawsze jest problem. Nakładamy sobie, no i potem tak nie za bardzo co z tym, wiadomo co z tym zrobić. Jeżeli ją obliżemy, no to nasz ktoś, kto siedzi z nami przy stole, nie będzie zbyt szczęśliwy. Ale co, więc co zrobić z tą łyżeczką od miodu, prawda? No, ktoś skonstruował łyżeczkę do miodu, która ma strukturę podobną do płatka lotosu. I od tej łyżeczki wszystko się odkleja. Cała ta, cały ten miód i łyżeczka pozostaje sucha. Okay? Więc wszyscy poprzez tą praktykę próbujemy obudzić ten nieskalany umysł. Nieskalany umysł, do którego nic nie lnie całkowicie. To nie znaczy, że emocje się nie pojawiają. Emocje się pojawiają, ale gdy obudzisz ten umysł, będziesz również widziała, że te emocje nie mają swojej prawdziwej natury. Że są jak, mówimy, kwiaty na niebie, tak? Albo obłoki na niebie, prawda? Pojawiają się i znikają. I tam nie ma niczego, co możesz uchwycić. Jeżeli będziesz miała wgląd w pustkę tych emocji, a możesz je tylko prześwietlić z punktu widzenia tego czystego umysłu, który się budzi przez praktykę, te emocje nigdy nie będą dominować. Okay? One będą się pojawiać i znikać. Więc z pojawianiem się emocji nie ma żadnego problemu. Problem jest w tym, że my je gromadzimy i stajemy się wkrótce kroniką zranionego serca. Okay, więc w końcu ktoś nam zrobił być może coś złego 5 lat temu, a my wciąż o tym pamiętamy, wciąż nosimy to. Zamiast po prostu puścić to, uwolnić siebie od tego i być może spotkać się z tą osobą i odnaleźć jakąś harmonię, przyjaźń, spokój, prawda? Ta uraza nie pozwala nam jakby na to, więc te gromadzone emocje coraz bardziej zamykają nasze serce. To dlatego Sutra Serca mówi Bodhisattva Avalokiteśvara. Wszyscy śpiewali Sutra Serca, tam jest na początku taka fraza. Bodhisattva Avalokiteśvara postrzega pustkę wszystkich pięciu skand i uwalnia się od cierpienia. Pustkę pięciu skand oznacza pustkę jaźni, ponieważ nauka Buddy pokazuje nam, że to, co nazywamy naszą jaźnią, tak naprawdę jest złożeniem różnych strumieni, które pozostają ze sobą w bardzo dynamicznej relacji. Tam nie ma niczego stałego. Okay? Więc jeżeli w praktyce urzeczywistniamy pustkę tych pięciu skand, pustkę tej jaźni, to przypomina trochę rozbicie naczynia. Okay? Jeżeli masz je całe, to wtedy tam się gromadzi ta woda cierpienia. Ale jeżeli ją rozbijesz, wtedy ta woda nie będzie miała gdzie zostać. Więc bardzo ważne jest, żeby wzrastało w nas doświadczenie tego nieuwarunkowanego, czystego, klarownego umysłu, który jest tak jak niebo, prześwietlone słońcem. Im to będzie silniejsze, tym mniejszy wpływ na nasze życie
będą miały emocje, w sensie jakiegoś takiego gromadzenia. Okay? Właściwie nasze uczucia i emocje zostaną zamienione w taką jedną emocję, można powiedzieć. My nazywamy to współczucie. Ktoś może powiedzieć, no tak, ale to życie zaczyna być trochę nudne, prawda? Miałem tyle emocji, prawda, a w tej chwili tylko współczucie. Nie, nieprawda. Współczucie ma nieskończoną ilość form. Więc zmienia się tylko całkowicie kierunek. Przestajemy być jakimiś chorymi, zapatrzonymi w siebie egocentrykami, a bardziej jesteśmy właśnie zainteresowani tym, o co ty się martwisz w tej chwili, relacjami ze światem. Nasze relacje ze światem przestają być zbudowane na zamrożonych i trochę chorych, egoistycznie jakby nagromadzonych emocjach, ale opierają się na bardzo, bardzo dynamicznej jakości, okay, jaką jest właśnie współczucie. Współczucie oznacza połączenie z rzeczywistością, ze światem. Okay? Dobrym przykładem jest tutaj lustro. A więc lustro, czym jest lustro? Lustro jest puste, całkowicie jest niczym. Ale posiada jednak tą niezwykłą właściwość, świetlistą poznawania i stawania się jednym. Okay? Więc lustro niczego nie zatrzymuje, ale jednocześnie staje się całkowicie twoją twarzą, gdy wchodzisz do łazienki. Staje się całkowicie moją twarzą, gdy wchodzę do łazienki. Staje się lustrem, staje się niebem, drzewem, czymkolwiek, jakkolwiek zwrócisz to lustro. A jednocześnie jest całkowicie puste i jest samo sobie niczym, ale tak jak mówię, to nie jest takie zwykłe nic, okay? To jest właśnie, ono posiada jakby tą zdolność poznawania i stawania się jednym. Tak, takie, to praktyka zen, praktyka dharmy, myślę, że wielu form dharmy, do tego ostatecznie prowadzi, do urzeczywistnienia tego czystego, pustego, a jednocześnie świetlistego, i poznającego umysłu lustra. A więc znów mogę wrócić w tym momencie do tych naszych trzech klejnotów. Tak? Prawdziwe sambo, Buddha, Dharma i Sangha. Więc Buddha to nas pusty, czysty umysł. Całkowicie pusty umysł. Tak? To jest Buddha. Ale ten, tak jak niebo. Ale niebo nie jest tylko puste. Ono jest prześwietlone promieniami słońca. Jest prześwietlone światło. Okay? To jest dharma. Okay? I dzięki temu światłu wszystko zostaje jasno rozróżnione. Widzisz drzewa, niebo, drzewa, chmury, obłoki i tak dalej, i tak dalej. A więc praktyka dharmy uzdrawia nasze życie emocjonalne, jak można powiedzieć. Sutra Diamentowa, to jest bardzo taka słynna fraza, do której często wracam. Musisz obudzić umysł, który nie lgnie do niczego, albo nigdzie nie przebywa, albo nie zatrzymuje się na niczym. Nie jest powiedziane, że te rzeczy mają być wyeliminowane. Tam jest, to jest jeszcze raz, tak jak światło słońca, prawda? Ono nie zależy od niczego. No okej, dobra, zależy od tej gwiazdy, tak zwanej słońca, ale mówimy o samym świetle. Ono współistnieje ze wszystkim, wszystko przenika, a jednocześnie nie jest przywiązane i ograniczone przez nic. Po zamykającym kole rozmawiałem tutaj z kimś bliską mi osobą o jej doświadczeniu na sesji i o tym, jak nawet w łyżeczce herbaty, czy w misce, czy w czymkolwiek manifestuje się jakby cała rzeczywistość, cały świat. To jest właśnie sposób, w jaki umysł, to jest sposób, w jaki manifestuje się umysł kompletny, umysł całości. Więc ta praktyka jest po to, żeby nas obudzić ku temu, że każdy moment taki, jaki jest, jest kompletny, jest całkowity. Albo jak mówimy, że ten sam. To i kurz przenikają się. Przenikają się. Kiedyś zapytano mistrza Zen Unmuna, czym jest samadhi każdej cząstki? Czym jest samadhi każdej cząstki?
Wtedy ten odpowiedział: wodą w czarce i ryżem w misce. To jest dokładnie to, o czym mówię. Więc jeżeli obudzimy ten umysł samadhi, wtedy jego światło naturalnie zamanifestuje się w każdym naszym doświadczeniu, we wszystkim, co mamy przed sobą i w każdej chwili, w której żyjemy. Więc ten jasny umysł jest naprawdę przepiękną rzeczą, która może nadać sens i znaczenie naszemu życiu i które może odwrócić, jak wierzę, los tego okrutnego świata. A więc praktykujmy to samadhi każdej cząstki. Postrzegajmy wszystko jasno. Obudźmy tą jedną jasną, czystą rzecz. Postrzegajmy, jak ona jasno odzwierciedla się w każdej chwili naszego życia. I działajmy nieustannie dla dobra innych. I to chyba wszystko na dzisiaj.